Albert Einstein to bezspornie naukowa ikona XX wieku. Można by wręcz się pokusić o stwierdzenie, że Einstein stał się ikoną w znaczeniu popkulturowym. Jego wizerunek jest bardziej znany niż jakakolwiek inna twarz świata nauki. Charakterystyczny wygląd, niestaranna fryzura, wyraziste wąsy stały się ikonicznymi symbolami geniuszu i naukowej determinacji. Plakaty i obrazy, filmy i seriale, w końcu reklamy i marketing. Wizerunek Einsteina możemy ujrzeć praktycznie wszędzie. Co jednak o nim wiemy? Dlaczego nie został muzykiem? Czy my rozumiemy, czym jest MC kwadrat? Odbędziemy podróż do dzieciństwa Alberta. Przyjrzymy się jego pasjom i miłościom. Spojrzymy na teorię względności jeszcze raz, z trochę innej perspektywy niż dotychczas. Gotowi? Ja się nazywam Adam Drzewicki i zapraszam na odcinek Big Brain na YouTube i Spotify. Mały Albert nie zdradzał żadnych oznak geniuszu. Zdziwieni? Ja również. Wydawać by się mogło, że jeden z najinteligentniejszych ludzi na świecie bardzo wcześnie zaczął mówić i liczył do 1000, zanim skończył pierwszy rok życia. Wybaczcie, Einstein był niemową aż do 4 roku życia. Rozwój umiejętności językowych Alberta Einsteina jest jednym z fascynujących aspektów związanych z jego życiem. Istnieją różne relacje i anegdoty, które podkreślają, że Einstein zaczął mówić bardzo późno. Jako dziecko Albert miał mocno opóźniony rozwój mowy. Rodzice chłopca byli oczywiście zaniepokojeni i skonsultowali się z lekarzem w celu zrozumienia przyczyn tej anomalii rozwojowej. Istnieją różne teorie na temat tego, dlaczego Einstein zaczął mówić tak późno. Zanim lekarze zgłębili przyczynę niedorozwoju językowego, Einstein zaczął mówić i przejawiać niezwykłe umiejętności w zakresie myślenia abstrakcyjnego. Według tej teorii skoncentrowanie się na rozwijaniu umiejętności poznawczych i myśleniu matematycznym mogło opóźnić rozwój umiejętności językowych. Takie zjawisko obserwuje się również dziś wśród dzieci uzdolnionych matematycznie. Niezależnie od przyczyn opóźnienia. Wiemy już, że owo opóźnienie w rozwoju językowym Einsteina nie miało wpływu na jego potencjał intelektualny i późniejsze osiągnięcia. W dorosłym życiu wykazywał on niezwykłą zdolność do językowego formułowania skomplikowanych teorii naukowych. Co więcej, Einstein był poliglotą. Naukowiec posługiwał się kilkoma językami. Jego ojczystym był język niemiecki, którym posługiwał się na co dzień. Ponadto wykładał w języku angielskim. To jeszcze nic. Einstein znał również język francuski, włoski, hiszpański. Władał także językami nauki, czyli łaciną i greką. Ponadto posługiwał się także językiem hebrajskim. Co najważniejsze jednak, Einstein genialnie komunikował się w języku matematycznym. Za pomocą kodu matematyki wyrażał swoje teorie fizyczne i formułował równania, które stały się podstawą jego rewolucyjnych prac naukowych. Jednak zanim Einstein doprowadził do perfekcji sposoby genialnego komunikowania się ze światem, musiał przejść przez różne etapy w swoim dojrzewaniu. Młody Albert przejawiał wybuchowe i impulsywne zachowania, w tym agresję. Istnieje dość znana opowieść autorstwa Cyrila Snowa, angielskiego pisarza, w której opisuje on incydent, w którym 5-letni Einstein rzucił krzesłem w swojego domowego nauczyciela. Ta historia była często cytowana w różnych publikacjach opisujących życie i karierę naukowca. Sam Albert w swoich autorefleksjach opowiadał o swoim dzieciństwie i dojrzewaniu jako o burzliwym okresie pełnym frustracji i walki z wybuchowym temperamentem. Wielkim sukcesem tego geniuszu było wyprowadzenie swojego charakteru w stronę nieco bardziej harmonijną i zrównoważoną. Chociaż, rzecz jasna, Einstein nie zrezygnował ze swojego szaleństwa w zupełności. Geniusz fascynował się nauką i eksperymentami już we wczesnej młodości. Według anegdot rodziny i bliskich swój pierwszy wynalazek poświęcił zagadnieniom elektrostatycznym. Jego pierwszym wynalazkiem była prawdopodobnie elektrosfora, czyli urządzenie, które wykorzystuje zasady elektrostatyki do przenoszenia małych przedmiotów za pomocą elektrostatycznego przyciągania. Jednak najbardziej doniosłym odkryciem Alberta Einsteina, choć nie jednym, jest oczywiście teoria względności. To jedna z najważniejszych teorii w fizyce. Pozwala ona zrozumieć, jak czas, przestrzeń i grawitacja są powiązane ze sobą. Nie każdy wie, że teoria względności miała swoje dwie odsłony. Szczególną teorię względności z 1905 roku oraz późniejszą ogólną teorię względności. Pierwsza teoria mówi nam o ruchu obiektów, które poruszają się z różnymi prędkościami względem siebie. Teoria dotyczy układów inercyjnych, czyli takich, w których prędkości są stałe i nie zmieniają się. To właśnie koncepcja równoważności, masy i energii wywodzi się ze szczególnej teorii względności, czyli
słynne E równa się MC kwadrat. Prędkość światła jest tak duża, że w ciągu jednej sekundy światło jest w stanie okrążyć Ziemię około 7 razy. To niesamowite, prawda? Niezależnie od tego, czy jedziesz w samochodzie z dużą prędkością, czy stoisz i marzysz o niebieskich migdałach, mierzona prędkość światła zawsze będzie taka sama. To odkrycie Einsteina miało ogromne znaczenie dla fizyki. Pokazało, że nasze intuicyjne, ludzkie i wynikające z doświadczenia pojęcie o ruchu i prędkości jest ograniczone i w skali kosmicznej może być mylące. Ale jeszcze bardziej niesamowita jest ogólna teoria względności, którą Einstein opublikował w 1915 roku. Mówi nam ona, że grawitacja, czyli oddziaływanie Ziemi na obiekty na niej się znajdujące, jest tak naprawdę konsekwencją zakrzywiania czasoprzestrzeni. Co zakrzywia czasoprzestrzeń? Tak naprawdę wszystko. Im obiekt ma większą masę, tym zakrzywienie będzie większe. Żeby to zrozumieć, możemy użyć przykładu światła, które przychodzi blisko masywnego obiektu, jak na przykład Słońce. Przestrzeń i czas są zakrzywione wokół tego obiektu i to powoduje, że światło zmienia swoje kierunki. Ten efekt zakrzywiania światła nazywany jest również soczewkowaniem grawitacyjnym. Wykorzystywany on jest również w teleskopach do obserwacji znacznie oddalonych od nas gwiazd i planet. Można by zapytać, jak ta teoria przydała się ludzkości? I już odpowiadam. Z pewnością często korzystacie z Google Maps. Korzystają one z satelitów GPS. Satelity takie poruszają się na orbicie ziemskiej z ogromnymi prędkościami, rzędu 3600 km na godzinę. W efekcie tego oraz przebywania w zakrzywionej czasoprzestrzeni Ziemi, satelity te muszą mieć korygowane zegary względem tych znajdujących się na Ziemi, aby zachowały swoją dokładność pomiarów. Wcześniej teorię Einsteina udowodniano zegarami atomowymi. Teraz robimy to za pomocą satelitów. Poza teorią względności, Albert Einstein miał wiele innych osiągnięć naukowych. Jego rozważania koncentrowały się na termodynamice, teorii kwantowej pola oraz ruchu Browna, który jest ruchem przypadkowych mikroskopijnych cząsteczek w płynach. Jego odkrycia w tej dziedzinie pomogły potwierdzić istnienie atomów i cząsteczek oraz dostarczyły dowodu na istnienie cząsteczek w ruchu nieustannym. Każde wielkie odkrycie spotyka się na początku z krytyką, kontrowersjami, a czasem nawet z ostrym sprzeciwem. Nie inaczej było w przypadku prac naukowych Einsteina. Teoria względności, zwłaszcza jego późniejsza ogólna teoria względności, spotykały się z różnymi reakcjami ze strony naukowców, filozofów i ogółu społeczeństwa. Po publikacji teorii względności niektórzy naukowcy mieli trudności z zaakceptowaniem jego abstrakcyjnego charakteru. Nie ma co się dziwić, Einstein odstąpił od klasycznych zasad fizyki Newtona. Dopiero po serii eksperymentów, które potwierdziły teorię względności, geniusz zdobył większe poparcie wśród fizyków. Teoria względności była rewolucyjna w swoim podejściu do pojmowania czasu, przestrzeni i grawitacji. Otworzyła nowe horyzonty dla rozumienia wszechświata i wpłynęła na rozwój innych dziedzin nauki, takich jak kosmologia i astrofizyka. Einstein nie był tylko wybitnym naukowcem, ale także angażował się w sprawy społeczne i polityczne. Jego głos w kwestiach etycznych i społecznych był bardzo ważny dla opinii publicznej. Był zdecydowanym przeciwnikiem wojny i walczył o pokój. Jego filozofia i przekonania miały wpływ na wiele dziedzin życia społecznego i kulturalnego. Poruszył on swoimi odkryciami nie tylko świat nauk ścisłych. Teoria względności dotyka zagadnień filozoficznych. Niektórzy znani filozofowie, tak jak Fryderyk Nietzsche, wyrażali wątpliwości wobec teorii względności. Nietzsche argumentował, że absolutny czas jest niezbędny dla stabilności bytu. Względność dotycząca struktury podstawowych budulców rzeczywistości, którą znamy, była dla Nietzschego nie do przyjęcia. Albert był naukowcem oraz skrzypkiem. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w bardzo młodym wieku. Jego matka, Pauline Einstein, była utalentowaną pianistką i łatwo sobie wyobrazić, że zaraziła swojego syna miłością do muzyki klasycznej. Einstein rozpoczął lekcje gry na skrzypcach w wieku 6 lat pod kierunkiem nauczyciela muzyki. Chociaż zamiast kariery muzycznej zdecydował się na karierę naukową, skrzypce towarzyszyły mu aż do śmierci. Gra na skrzypcach dawała Einsteinowi możliwość oderwania się od trudnych naukowych zagadnień i pozwalała na odprężenie. Twórca teorii względności był przekonany, że muzyka pomaga mu w odkrywaniu nowych perspektyw badawczych.
Einstein odniósł niesamowity sukces na płaszczyźnie zawodowej. Jednak życie prywatne, jak każde życie, jest sinusoidą wzlotów i upadków. Pierwszą prawdziwą miłością Einsteina była Serbka, Mileva Marić, fizyczka i badaczka, którą poznał na studiach na Politechnice w Zurichu. Była ona jedną z niewielu kobiet w tym czasie, które miały możliwość studiowania nauk ścisłych. Para wzięła ślub i miała dwójkę dzieci, ale ich małżeństwo było pełne trudności. Ambitna Mileva czuła, że pozostaje w cieniu Einsteina. W świecie naukowym wciąż zmagała się z dyskryminacją, co powodowało w niej rosnącą frustrację. Drugim ciosem dla małżeństwa była choroba syna. Niestety, Hans Albert Einstein cierpiał na schizofrenię. Stanowiło to ogromne wyzwanie dla chłopca i całej rodziny. Para naukowców ostatecznie rozwiodła się. Mileva zrezygnowała z kariery akademickiej i poświęciła się dzieciom. Albert Einstein zaopiekował się finansowo rodziną i wspierał Milewę w zmaganiach rodzicielskich. Naukowiec zakocha się w swoim życiu jeszcze raz. Jego wybranką była jego kuzynka trzeciego stopnia po stronie matki, Elsa. Związek ten spotkał się z nieprzychylnymi reakcjami członków rodziny. Bliskie pokrewieństwo budziło kontrowersje i było odbierane przez bliskich jako niewłaściwe. Opinia społeczna również wyrażała negatywne opinie na ten temat, a niektórzy komentatorzy uważali, że to małżeństwo narusza zasady etyczne. Albert trwał wiernie przy Elsie aż do jej śmierci, wbrew przeciwnościom losu i braku akceptacji ze strony rodziny i społeczeństwa. Albert Einstein jest ikoną ze względu na swoje wybitne osiągnięcia naukowe, które miały ogromny wpływ na nasze rozumienie wszechświata i fundamentalnych zasad fizyki. Jednak poza swoimi dokonaniami naukowymi, Einstein był również postacią wyjątkową ze względu na swoją osobowość, przekonania i sposób bycia. Był on znany ze swojego niezależnego myślenia i kreatywnego podejścia do problemów. W późniejszych latach swojego życia naukowiec przyjął charakterystyczny i niekonwencjonalny sposób ubierania się. Często nosił nieco wygniecione i niepasujące do siebie ubrania. Jego wygląd był daleki od tradycyjnych norm kulturowych. Wizerunek geniusza jest przykładem tego, jak określony wygląd może stać się częścią tożsamości danej osoby. Chociaż był on przede wszystkim znanym fizykiem i teoretykiem, dzięki swojemu szalonemu wizerunkowi, Albert Einstein pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii nauki i ikoną, która jest inspiracją dla wielu. Wielkie dzięki za obejrzenie odcinka, może wiecie albo nie, ale Albert Einstein był również przyjacielem Marii Skłodowskiej-Curie. Zobaczcie tutaj.